Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarotistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty Tarota na dzień 11 lipca i oczywiście karta Lenormand dopowiadająca. Także zaczynamy od kart Tarota. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich i zaczynamy. Tarot, proszę tej rady, wskazówki na dzień 11 lipca. 11 lipca. Tutaj mamy szóstkę buław. Jest karta zwycięstwa, moi drodzy, która wychodzi, no powiem szczerze, w tarocie dosyć teraz częściej w kartach dnia. To należy się tylko cieszyć. Jest dużo zadowolenia tego dnia. Poczucie takiego zwycięstwa, ale prawdziwego. Bo tutaj w tarocie mamy takich parę kart, wiemy o tym, że to jest takie połowiczne, ale tutaj jest to zwycięstwo, moi drodzy, bardzo trwałe, mocne. Otrzymujemy pochwały, komplementy, czujemy sukces w pracy zawodowej, ale też i prywatnie. Czujemy się spełnieni w życiu i to jest najważniejsze. Przychodzi do nas bardzo dobry moment. Wychodzimy z czegoś bardzo trudnego obronną ręką. Tutaj coś lepszego, coś się wyjaśni w naszym życiu. Wszystko wychodzi na jaw. Jeśli do tej pory były jakieś tajemnice, to oczywiście my je odkryjemy. Jeśli było coś nieprawdziwego, fałszywego, to przyjdzie do nas prawda. Także, moi drodzy, na pewno będzie tutaj dzień taki pożądany przez nas, pozytywny, radosny przede wszystkim. Gdzieś będziemy się wybierać, możliwe, że niektóre osoby będą imprezowały. Z spraw przyziemnych to oczywiście jest duże zadowolenie, bo możemy kupować bardzo dobre, drogocenne rzeczy do naszego domu. Tutaj jest naprawdę wiadomość o kochani, o poprawie warunków życia. Te warunki życia do tej pory były różne, tak? Ale tu naprawdę jest jakaś bardzo dobra informacja dla nas. My się z tego cieszymy. Jesteśmy zadowoleni, że wreszcie nam zaczyna po prostu wychodzić w życiu. Zaczyna nam tutaj, moi drodzy, wszystko układać się w jedną całość. Także, moi kochani, bardzo dobry moment na to, aby cieszyć się życiem i doceniać to, co mamy. Bo pamiętajcie, że jak doceniamy, to oczywiście ta wykazywana wdzięczność jest podpatrywana przez wszechświat. Ja zawsze o tym przypominam. Jeśli ktoś jest wdzięczny, to otrzymuje jeszcze więcej. Jeśli ktoś gardzi, no broń Boże, to wszystko stoi w miejscu. Także trzeba się cieszyć z tego, co się ma, ze zdrowia, nie tylko z rodziny, z materii. Trzeba się cieszyć i w małych, drobnych szczegółach dopatrywać się dużych rzeczy. No dobrze, ja tutaj będę tak mówiła, ale to się łatwo mówi, ja wiem, ale na pewno coś w tym jest. Pamiętajcie o zdrowiu, tutaj skoki ciśnienia oczywiście z emocji mogą być niskie, mogą być wysokie, ale pamiętajcie o tym, że tutaj jest lepiej w zdrowiu jak było. Buławy reprezentant żywiołu ognia, więc mówię o tym właśnie, co może ewentualnie dokuczać nielicznym, nie każdemu. No dobrze, i teraz zobaczmy, piękna karta, pozytywna, dużo radości, spełnienia i zobaczmy kartę Lenormand, co nam dopowie, co nam wyjaśni. No właśnie, jest tutaj, moi drodzy, bardzo dobre porozumienie. Przychodzi do nas jakaś umowa, kontrakt, podpisanie, prezent przede wszystkim. Możemy podpisywać jakieś ważne dokumenty dla nas,
możemy otrzymywać prezent, cieszymy się z tego i jest dużo radości i takiego może pojednania, możemy się z kimś pogodzić, witać. Także tu, moi kochani, jest na pewno nawet możemy dowiedzieć się, że ktoś się zaręczył. Także bardzo optymistyczne wiadomości. Oby takich kart u nas tutaj na kanale było jak najwięcej. Pozdrawiam serdecznie, moi mili. Do usłyszenia.